Trwające blisko 17 lat formowanie z wałowiska zewnętrznego pola Szczerców oficjalnie zakończone. Dla mieszkańców na przykład Będkowa ten widok jest codziennością, ale dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji widzieć, ta góra robi wrażenie. To kolejne po górze Kamieńsk wzniesienie w pobliżu kopalni Bełchatów będzie już na stałe zdobić nasz teren. Kopalnia Bełchatów, jak każdy zakład odkrywkowy, żeby móc wydobyć zasoby węgla brunatnego, które tutaj się znajdują, musi od natury i środowiska na jakiś czas wydzierżawić, pożyczyć te tereny. Ale podstawowym zadaniem, które sobie stawiamy przed nami od samego początku funkcjonowania kopalni, to jest to, żeby zwrócić z powrotem naturze, zwrócić przyrody, gdzie te tereny w jeszcze lepszym stanie niż je od niej zabraliśmy. Wydobywamy węgiel, ale od samego początku robimy mnóstwo różnych działań, czynności, które mają te tereny wzbogacić, zrewitalizować, poprawić ich funkcję, czego najlepszym przykładem jest Góra Kamieńsk, która na tym szkicu, może pokażę, znajduje się tutaj. Jest to ośrodek sportów, rekreacji, pięknie zalesiony, żyją tam zwierzęta, ale jednocześnie bardzo atrakcyjny turystycznie. Z całej centralnej Polski przyjeżdżają tutaj turyści, żeby korzystać, uprawiać swoje hobby, sporty zimowe, piesze wycieczki, trasy rowerowe. To wszystko można robić na naszej Górze Kamieńsk. Od wielu lat jest znanym obiektem, atrakcją turystyczną naszego województwa. Ukończona nowa góra ma około 170 metrów wysokości, a jej obszar wynosi ponad 1156 hektarów. Kopalnia Bełchatów rozpoczęła prace rekultywacyjne na nowo powstałym zwałowisku już w 2003 roku. Kilka dni temu zakończyliśmy zwałowanie zewnętrzne w odkrywce Szczerców i powstało zwałowisko zewnętrzne tutaj w Szczercowie. To jest około prawie miliard metrów sześciennych ze składowego nadpadu, 170 metrów wysokości. Jest to druga góra w centrum Polski. Nie mamy tu takich wzniesień. Natura nam poskopiła gór, dlatego poprzez naszą działalność stworzyliśmy dwie piękne góry, które też już od pewnego czasu zalesiamy. Zostało tam posadzone już około 3,6 miliona drzewek. Cała ta góra będzie rekultywowana w kierunku leśnym, ale przygotowaliśmy tam też również wiele miejsc, które będą atrakcją turystyczną dla turystów, dla centralnej Polski. Za około 5 lat góra zostanie w całości zalesiona i przystosowana do budowy bazy wypoczynkowej. Widzimy tutaj na tej mapie autodromy, stoki narciarskie, pola golfowe, trasy rowerowe, hipodromy. Są to pomysły, w jaki sposób będziemy mogli tą górę wykorzystać. Przyszli inwestorzy będą mieli przygotowane tereny. Trzy piękne, o różnej skali trudności, trasy narciarskie. Dużo jeszcze bardziej ciekawe niż na Górze Kamieńsk, bo mieliśmy tą możliwość, że usypując tą górę, pomyśleliśmy już o takich różnych przygotowaniu tego terenu górniczego, żeby można było potem tamto zabudować. Po całkowitym zakończeniu eksploatacji bełchatowska kopalnia stanie się rajem dla miłośników sportów wodnych. Tereny, które pozostawimy po kopalni Bełchatów, to nie tylko góry. Zbudujemy też piękne jeziora. Po wyeksploatowaniu węgla około 2038 roku wykonamy szereg prac zabezpieczających, wypłycimy te zbiorniki, zabezpieczymy stateczność skarb i następnie około roku 2050 zaczniemy wypełniać je wodą. Jest to proces długotrwały, ale warto na niego poczekać, ponieważ będą to dwa najgłębsze jeziora w Polsce. Jezioro Hańcza około 110 metrów, nasze dwa jeziora będą miały około 170 metrów. Bardzo dużą powierzchnię, około 40 km kwadratowych. 3 miliardy metrów sześciennych wody to liczby, które mówią o tym, jak duże to będą zbiorniki. Będą tu plaże, porty jachtowe, możliwość pływania, nurkowania, uprawiania wszelkich sportów wodnych. Ciekawe miejsce, na które już teraz zapraszam, ale z takim wyprzedzeniem na pewno wielu lat do przodu. Zamierzamy całe nasze tutaj zagłębie przemysłowe przekształcić na centra konferencyjne, na muzeum górnictwa i takie miejsce, które będzie przyciągać tutaj turystów i pokaże, że tereny po zakładzie górniczym są o wiele bogatsze, ciekawsze turystycznie dla danego społeczeństwa, dla mieszkańców Polski. Będą to ciekawe miejsca, obiekty turystyczne, na które mam nadzieję, że tak jak i na Górę Kamieńsk, tak tutaj wielu turystów z całej Polski przyjedzie, żeby z tego korzystać. Zatem przystań jachtowa, tor wodny czy ośrodek sportów ekstremalnych, to wszystko być może będzie w zasięgu ręki dla przyszłych pokoleń.